Witajcie, kochani, trochę czasu minęło od poprzedniego filmu, no ale jestem z powrotem. Temat naprawdę na czasie. Porozmawiamy sobie o aktualnych wydarzeniach, tym, co się teraz dzieje w branży tak zwanej gamingowej. Nie będzie żadnych retro, aczkolwiek będą pewne odniesienia. Tak więc słuchajcie, mamy tutaj Xboxa Series X, tam sobie stoi PlayStation. Łyk espresso. I zaczynamy. Jestem ponownie. Tak więc zaczynamy. Słuchajcie, dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać na taki temat: a mianowicie chciwość i e, obuda, e, taka hipokryzja tych wszystkich naszych korporacji growych. tak? I nie będziemy tutaj pokazywać palcem, że jedna jest zła, a reszta jest, albo inne są fajne. Porozmawiamy sobie o takiej totalnej hipokryzji ze wszystkich stron, bo ostatnio tak sobie obserwowałem nasz rynek i tak pomyślałem sobie, chyba warto by było coś nagrać i przedstawić moją opinię, mój pogląd na ten temat. Tak więc zaczynamy. Słuchajcie, cofniemy się najpierw w czasie, ale nie tak za bardzo. Myślę, że... Tak, przewiniemy ten czas, w, nie wiem, może użyjemy piasków czasu z Prince of Persia albo zrobimy jak Thanos. No ale dobra, koniec żartów, słuchajcie. Czerwiec tego roku, nie deweloperzy Alan Wake, Studio Remedy razem z wydawcą, bodajże Epic, mówią, że gra Alan Wake 2 kontynuacja zacnego thrillera. Przygód yy, yy, słownego pisarza, będzie tylko w wersji cyfrowej. A dlaczego? Dla dobra nas, graczy, słuchajcie, czy serce wam nie, nie rośnie od tego? Słuchajcie, dla dobra nas, graczy, kurczę, dla dobra nas, graczy, chcą zrobić nam, dla nas tylko wersję cyfrową. Raz, że chcą utrzymać niską cenę, a dwa, że chcą pracować nad grą do samego końca, słuchajcie. No, zobaczcie, jakie poświęcenie. Tych deweloperów. Oni chcą do końca pracować, żeby nam dać w dopracowaną grę. Mistrzowie, no nie? A wcześniej co robili? No, tak no więc słuchajcie. Jak jest teraz sytuacja taka, że cały czas deweloperzy mają dostęp do możliwości robienia patchy, to będą robić wszystko, ale to wszystko, żeby to zostało i nie dadzą sobie tego odebrać. Niestety to już jest coś takiego że coś co już dostali, coś dla nich wygodne, no nie będą chcieli tego oddać, tak? Więc no nie sądzę, żebyśmy mieli powrót do yy, czegoś takiego, że wersja pudełkowa, jak już jest w goldzie, czyli idzie do tłoczni, jeszcze, póki jeszcze będą w, w, gry wysyłane, yy, to yy, gra jest po prostu gotowa, tak? Jest tak przetestowana, że ona ma działać, tak jakby no, nie było możliwości jej tak? Więc yy, no wielka szkoda, że tak jest. I ja ze swojej strony no wala na wake-up nie zagram. Jeśli będzie dostępny za free w, w usłudze Xbox Game Pass, ok. E, jeśli będzie tylko cyfrowy, no to moich pieniędzy nie zobaczą. E, w, no może jestem w mniejszości, ale po prostu będę działał, e, jakby będę głosował swoim portfelem. Słuchajcie. To jest jakby jedna z pierwszych takich, jeden z takich pierwszych punktów, w którym ta, jakby ta hipokryzja um, tych wydawców i ogólnie tych firm z naszej branży zaczęła się już coraz bardziej ujawniać. Tak? Już coraz bardziej pokazują, co jest ich celem, tak? że te, te wersje fizyczne już im tak nie pasują, że um, i dążą do tej cyfrowości. I słuchajcie, dalej mieliśmy, wcześniej też był przecież problem z tym, że nie było pełnej zawartości w najnowszej grze Star Wars. Tak więc no, to jest jakby coś takiego, co się ciągnie. tak? To jest taki łańcuszek. No i mm, mnie to śmieszy, bo to jest po prostu taka hipokryzja. Wcześniej nam mówiono, że będą tańsze gry, jak będą cyfrowe. I są teraz tańsze? Nie. D dzięki Bogu, słuchajcie, że mamy jeszcze wybór bo teraz wersje pudełkowe, no w większości, większość graczy po prostu ratuje, tak, no bo mogą sobie kupić tą grę taniej. A jak będzie, jak już na przykład nie będzie w ogóle wersji pudełkowych, która, które teoretycznie graczom się tak nie, nie podobają, we, w większości komentarzy pod postami i, i pod filmikami mówią, że a, że to jest jakiś postęp, że to jest wygodniejsze, bo nie ma pudełek, nie trzeba tego gromadzić. No tak, z tego co wiem, to Ilość jakby miejsca w mieszkaniach przez lata no to się chyba nie zmniejszyła aż tak bardzo. I problem z, z tymi pudełkami to już naprawdę według mnie jest to jest sztuczny problem. Jak komuś nie pasują pudełka, to może sobie do klasera włożyć te wszystkie pude, płytki, a pudełka włożyć do piwnicy, tak? Prawdziwy gracz, taki, który no naprawdę kolekcjonuje, no to cieszą go te pudełka, tak? Fizyczna wersja, także mamy coś, co, co, ma, co mamy, tak, co jest naszą własnością, a nie jest na przykład dla nas y, wynajmowane, no bo nie się, wersja cyfrowa jest wersją wynajmowaną. Ale dobra, idziemy dalej, słuchajcie, dalej leciał y, cały ten cyrk y, Activision Blizzard, przejęcie i y, Sony mówiło, jakie to jest po prostu złe, że Microsoft zabierze markę Call of Duty użytkownikom konsol Sony. Jak oni się martwili o to, żeby te gry z serii Call of Duty żeby były na, dla użytkowników ich konsol, tak, konsol Sony. Zobaczcie, jak się pochylili dla dobra graczy. No, ale niestety, kto mieczem wojuje, od miecza może też zginąć. I w tym wypadku wylało się szambo, Microsoft powiedział, tak, to patrzcie teraz. No i dotarli do dokumentów, których okazało się i udowodnili, że Sony na przestrzeni lat blokowało masę gier skutecznie, dzięki czemu gry były ekskluzywem tylko na konsole PlayStation i były specjalne klauzule, które blokowały, żeby gra miała być wydana na konsole Microsoftu. I tak wracając do tematu hipokryzji, kłamstw i tak dalej, obłudy. Tak wracamy do takiego hasełka, które PlayStation bardzo e, w pewnym etapie e, podejrzewam, że m, cyklu życia PS4. Jak to, było? jak to leciało? Słuchajcie, jak to leciało? For gamers. No właśnie. Tak, bardzo prograczowskie działania. Naprawdę Sony mistrzostwa. Tak więc mam nadzieję, że to jakby otworzy oczy pewnym ludziom, żeby nie patrzeć na te korporacje, czy to jest Sony, czy to jest Microsoft, czy to jest Nintendo, bo te Nintendo tak samo, jak wiecie dobrze, to bardziej z filmików Maćka, że to są po prostu psychopaci i świry, tak? Że potrafią doczepić się, nie wiem, jakichś pojedynczych ludzi, którzy coś tam robią. Potrafią, nie wiem, z zbombardować stream na YouTubie, gdzie ktoś ogląda, Albo stream na Twitchu, gdzie ktoś ogląda materiał z najnowszej Zeldy, który został oficjalnie przez YouTube, dostał zezwolenie, żeby taki materiał pokazać. No i nie bombardują taki stream z automatu, tak? To jest właśnie to, co jest, to jest właśnie ta potęga tych korporacji. To samo jest na przykład na YouTube, tak? Że ktokolwiek może zgłosić jakieś, nie wiem, naruszenie praw i coś ci zablokują, tak? Więc to jest jakby te to jak jaka wielka przewaga jest tych korporacji w porównaniu z jakby nami graczami, tak? Więc no niestety to jest to jest duży problem i tak wracając do tego Sony Microsoftu, Nintendo mam nadzieję, że ludzie jakby spojrzą na to z perspektywy. Wiem, że to jest takie marzenie ściętej głowy, bo są ludzie niestety, którzy no... Są zafiksowani na konkretnych platformach, konkretnych firmach, i to niestety jest jakby. Ja, ja widzę taką, takie podobieństwo z, też z polityką. W, niestety w polityce nie tylko polskiej, prawda, ale też na przykład światowej w Stanach, można zaobserwować to, że, że ci ludzie, którzy jedni są za republikanami, którzy są za demokratami, to oni już obie strony się tak okopują, że ta druga strona to jest jakby jakiś śmiertelny wróg, tak? I że nie widać, zatracają jakby pewne postrzeganie tych dru tej drugiej strony, że tam też jest człowiek, tak? I przenosząc to na jakby nasze poletko graczowskie, jest to samo. Nie macie wrażenia, że czasami, że bardzo często w dyskusjach, zwłaszcza na forach, pod komentarzami, jest tak, że to już jest taka nienawiść, taka jakby, nie wiem, zawiść, nienawiść i taka chęć z... Zmieszania drugiej strony, żeby wgnieść ją w fotel albo nie wiem, zdeptać, tak? No, ja odnoszę takie wrażenie, to jest po prostu strasznie, bardzo niesmaczne i to mnie bardzo boli, tak? Ja wiem, że to jest ludzkie, że ludzie lubią być w jakimś obozie, który. Jest zwycięski i utożsamiać się ze zwycięskim, e, zwycięską platformą e, w, do gier, z, zwycięskim, nie wiem, teamem Formuły 1, zwycięską drużyną piłkarską, tak? O, oczywiście wiadomo, ale no w, wszystko w pewnych granicach i pa, dlatego apeluję, żeby pamiętać o tym, żeby wiedzieć, e, żeby mieć na uwadze, że z drugiej strony to też jest człowiek. E, i żeby znaleźć jakiś taki balans, może. To jest po prostu hobby, tak? I ja zawsze na to patrzę z tej strony, że gry, y, s, s, y, gry są najważniejsze, tak? Dla nas najważniejsze jest to, żebyśmy się dobrze bawili. Yy, I to, czy gramy na zielonym, niebieskim, czerwonym, czy jakimś, nie wiem, fioletowym sprzęcie, to jest jakby sprawa drugorzędna, tak? I teraz dochodzimy do punktu najnowszego, czyli Rockstar Games i już teraz słynna afera z pierwszą częścią Red Dead Redemption, które zostanie wydane po raz pierwszy na PS4 i na Nintendo Switch. No i zaserwowali nam wspaniałą cenę bodajże tam jest, mówię z pamięci, 49,99 dolarów. I słuchajcie, to jest 13-letnia gra. I najlepsze jest to, że ta gra praktycznie nie będzie miała żadnych poprawek. Tam będzie dodane, jakby nie wiem, lokalizacja. I więcej poprawek jest w wersji na Xboxa Series X, gdzie ta wersja z poprzedniego Xboxa, czyli z Xboxa One ma automatyczne dopałkę i poprawę graficzną z automatu sprzętowo. No i, i słuchajcie, czy widzicie jakiś dysonans, bo będą, będą wersje i cyfrowa, i, mm, i fizyczna. Możliwość będzie fizyczna nabycia. Ale słuchajcie, 210 zł za grę, która ma 13 lat i praktycznie tam jest nic, nic nie, nie zrobione w niej. No to dla mnie to jest po pierwsze przesada. Ale tutaj wrzucę kamek do naszego ogródka. Przypomnijcie sobie GTA Remaster, tę trylogię. Sprzedał się chyba się dobrze sprzedał, bo yy, wydaje mi się, że Rockstar nie poszedłby z takim tytułem jak Red Dead Redemption w takim stanie, gdyby tam ta gra nie miała po prostu dobrej, w miarę dobrej sprzedaży. Oni po prostu dostali menadżerowie i dyrektorowie w yy, Rockstarze, dostali wykresy. Czy to kołowe, czy słupkowe w Excelu. W każdym razie dostali wykresy i prawdopodobnie te wykresy im powiedziały, ciemny lud to kupił, jak mawiał klasyk. I co? No to jak mawiał jeszcze jeden klasyk, golimy frajerów, tak? Jak mawiał Janusz Wójcik. Tak ja to tak widzę niestety. Jesteśmy w pewnym sensie sami sobie winni. Zobaczymy, jak pójdzie teraz sprzedaż tego tytułu. I to znowu będzie właśnie taki dla nas. To będzie jakby test. Czy my, jako gracze, będziemy potrafili powiedzieć nie, wyjąć żółtą kartkę i pokazać ją. Czy znowu pobiegniemy i większość, duża część ludzi kupi bez szemrania, tak? Bo teraz będzie jeszcze wybór. Jest wersja. Pudełkowa, Teraz za jakiś czas na pewno stanie je, prawda? Ale wyobraźcie sobie, że jest x lat do przodu. Nie mamy wyboru. Myślicie, że zaoferowaliby to za 210 zł, czy za 40, czy te 49 dolarów w przelicznym przeliczeniu? Myślę, że byłoby 60 dolarów. I około 300, 300 zł pewnie. Albo może więcej. Warto o tym pomyśleć. Co. Będzie, jak już stracimy możliwość wyboru kupna wersji fizycznej, to, to są tylko takie po prostu przygrywki. Krok po kroku sprawdzają, na co mogą sobie pozwolić. Pamiętajcie, że dla nich, dla tych korporacji, i to nie będzie jakieś takie wyświetlane hasełko, każdy to wie, tylko czasami o tym wspominamy. Najważniejsze jest sięgnąć tu do kieszeni. Albo z tyłu, spodni, i wyciągnąć ten portfel. I tam jest najważniejsze: jest, tam jest to, co ich interesuje. Nie my jesteśmy w środku ich zainteresowania. My, jako gracze, jesteśmy jakby tym czynnikiem, który oni muszą zainteresować, przyciągnąć i utrzymać. A najlepiej uzależnić, tak? To też jest jakby inny temat na rozmowę kiedy indziej o tym na przykład, dlaczego dostajemy takie non-stop odtwórcze gry, tak? Czemu dostajemy non-stop to samo i tak jesteśmy karmieni takim poprawianiem pewnego, tylko jednego non-stop tego samego? Ja wiem, że są pewne gatunki, które ludzie lubią, lubią grać co roku i tak dalej. No ale czy, czy mamy jakąś innowacyjność? Czy, czy, czy w tym naszym... Hmm, zobaczcie, no tak cofnę się troszeczkę do czasów lat 90. Pamiętacie, że wtedy było masa takich twórców bardzo znanych, Shigeru Miyamoto, okej, okay, dalej jest, tak? Ale no, Yusuzuki, Yuji Naka, twórca y, w twórcach Sonika, y, był też Peter Molyneux, tak? Y, autor Populusa, później Fable w, pe w, pewnych, e, w, w pewnych momentach, tak? Y, I wielu, wielu innych twórców, tak? Nawet takie talenty akurat nie pamiętam, ale twórca Another World, tak? Przecież to był kurczę gość, który sam praktycznie skodował grę, która jest do dzisiaj czymś po prostu majstersztykiem, tak? A czy teraz macie jakby więcej takich, nawet lata 2000? To przecież Cliff Bleszyński, który się objawił, tak? Przy Gears of War. I a teraz mam wrażenie, że jest coraz mniej takich e, e, indywidualności. E, w, e, też jeszcze przypomniał mi się twórca Adetore Life, tak? E, Steam Ninja. I teraz zauważyłem, że w większości tych firm ci ludzie są wypychani. Nie ma takich indywidualności. Tak samo Hideo Kojima, jaka była afera z, z Konami, prawda? Wy, wywalili go. E, no, mam wrażenie, że te korporacje po pierwsze zostały przejęte wybaczcie takie dygresje, ale to jest coś, co ja zauważyłem i to nie tylko w, jakby w tej branży naszej growej, ale też branży przemysłowej, tak? Kiedyś inżynierowie mieli jakby swoje miejsce, tak? Ci wizjonerzy, którzy przewidywali, którzy projektowali sprzęty, którzy projektowali gry, tak? Oni mieli jakby, byli tymi wiodącymi jakby punktami danych firm, jak spojrzymy na lata w początki konsol, w Sharaka, Saturna, w tej generacji 30-bitowej, wcześniej 16-bitowej, 8-bitowej, no to no, kto zna ten jednym tchem wymieni masę ludzi, którzy byli właśnie wtedy ikonami, tak? Albo zaczynali być po prostu gwiazdami, tak? A teraz w tych firmach, w tych korporacjach rządzą tabelki, a za nimi kto stoi? Menadżerowie, dyrektorzy, dla których najważniejszy jest tylko zysk, więc te gry po prostu będą bezpieczne. Więc to jak to, co nam się mówi, że gry będą, że gry będą tańsze, no tak mówiono nam jakiś czas temu, że gry cyfrowe będą tańsze, nie będzie kanałów dystrybucji i co się okazało? Tak więc do czego dążę. Ten przykład właśnie teraz Red Dead Redemption wcześniej, wcześniej z tym Alan Wake'em, no to pokazuje, że powinniśmy patrzeć bardzo dokładnie na wydawców i producentów konsol. Ten Microsoft niby taki fajny, prawda, że nam tutaj daje, dał nam wsteczną kompatybilność i Game Passa, a tutaj powoli zaczyna się już wchodzimy w opcję cashowania, tak zwanego, żeby się skeszować i zarabiać, zacząć zarabiać, więc takie patrzenie też na Microsoft, który, że to był taki dobry wujek, który dużo dał i w ogóle dla nas wiele, wiele praktyk progamerskich i tak dalej, no oni musieli to robić, tak? Tak więc no tak samo Sony przez wiele lat dużo, dużo dawało, prawda? A teraz widać, że Sony jakby schodzi... Spoczywa na laurach, tak? Ich sprzęty są no, coraz słabsze w jakości. VR-2 jest średnim sprzętem nie, no, znaczy, może nie średnim, ale na pewno niedopracowanym. Na pewno niedopracowanym i e, cena nie odpowiada, jakby temu, co ten sprzęt oferuje. Według mnie jest zawyżona, no to jest jakby choroba naszych czasów. Jest masa sprzętów, które jest po prostu tak, y, koszmarnie, y, w, tak koszmarnie wysoko wycenianych w porównaniu z ich y, wartością komponentów i tak dalej. To już jest jak, też jakby odcinek na y, temat na inny odcinek, y, ale no po prostu Sony no, y, spoczywa na laurach tak? I, i widać to w tej generacji w, że no, w, troszeczkę też poprzedniej, że Sony już zaczynało tak wchodzić w tą, w tą, w tą fazę, żeby jak najwięcej e, skapitalizować e, tych, e, z tych klientów, których oni sobie wychowali przez te lata. tak? Tak to, tak to ja to widzę e, z, z punktu widzenia. Może nie powiem, że obiektywnego obserwatora, ale staram się patrzeć na, na rynek na, na, na naszą, naszą branżę, którą się interesujemy, która jest naszą pasją, jeśli chodzi o gry wideo. Tak z boku i tak troszeczkę z dystansem, tak? Żeby nie przypisywać jednym, nie wiadomo jakich zalet, czy też drugim, nie wiadomo jakich przywar i wad, no nie, no tak staram się patrzeć na to. Z takiego z takiej pewnej perspektywy, tak? Na tyle, na ile y, jestem w stanie, tak. Y, no i to by było chyba na tyle. Chciałem właśnie tak y, wam przekazać jakieś takie właśnie moje, y, moje podejście w tym, w tym temacie, i co ja widzę, jak bardzo, y, co, co mnie tutaj jakby w, y, w tych aspektach przeszkadza, i co ja zauważyłem, jakie są moje jakby odczucia i analizy. Dajcie znać, co Wy myślicie na ten temat. Dziękuję za wszelkie wsparcie, komentarze. Zapraszam serdecznie do zostawienia kciuka w górę, jeśli Wam się podobał materiał. Jeśli nie subskrybujecie kanału, zapraszam serdecznie do subskrypcji łączenia dzwoneczka, tak żebyście mieli informacje odnośnie kolejnych materiałów. Kolejne materiały są już nagrane, niedługo będę wrzucał na kanał. Czasami zabiera to niestety więcej czasu, ponieważ no jest przy tym dużo edycji, wiecie, że zawsze zdarza mi się czasami wrzucać dużo fajnych jakichś tam dodatków itd. I to zabiera więcej czasu. Dajcie znać, co sądzicie o temacie filmu, o to, o czym mówiłem. Z przyjemnością podyskutuję z Wami w komentarzach, jak zawsze. Jestem, ciekaw, jestem bardzo ciekawy Waszego zdania, jak Wy to widzicie. Jakie wy macie odczucia? Może podobne, może kompletnie inne? Napiszcie, dajcie znać. Świetnie, że jesteście. No i dorzucam, dorzucam hasło, które zawsze powtarzam: często gry są najważniejsze. Nieważne na czym gramy. Najważniejsze, żeby dobrze się bawić i mieć z tego przyjemność. Trzymajcie się. Hej, do zobaczenia.